Akcja Wisła to przymusowe wysiedlenia ponad 140 tysięcy Ukraińców, Ułemków i jak dowiadujemy się z najnowszych badań profesora Jana Pisulińskiego, aż kilkunastu tysięcy Polaków. Operacja przeprowadzona wiosną 1947 roku, od 28 kwietnia do 31 lipca 1947 roku, w ramach akcji represyjnej zarządzonej przez Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej. PPR, chcąc zlikwidować podziemie ukraińskie, ale pozbyć się też kłopotu z mniejszością ukraińską, podjęła decyzję o pełnym wysiedleniu całej ludności z południowo-wschodnich ziem Polski. Było to ewidentne zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej, bo wysiedlano, wypędzano z domów, skonfiskowano majątek wszystkim niezależnie, czy wspierali podziemie, czy też byli wobec niego obojętni, czy nawet krytyczni. I z tego właśnie powodu, ze względu na to, że dotknięto nią całą masę ludzi niewinnych, których prawa zostały złamane, tak jak rozmawiano dzisiaj na konferencji, właściwie w gruncie rzeczy dosyć zgodnie mówiono o tym, że jest to konferencja, która powinna łączyć i Polaków, i Ukraińców, i nie ma tutaj takiego typowego sporu polsko-ukraińskiego, jak przy innych trudnych fragmentach naszej wspólnej historii, bo w gruncie rzeczy spotykamy się w tym punkcie odrzucenia komunistycznego aparatu represji, komunistycznego stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec całych grup narodowych czy etnicznych. Gdzie największy spór jest? Czy historycy ukraińscy bardzo różnią się od tego? Mówię o sporze. Nie, polscy i ukraińscy historycy w gruncie rzeczy, znaczy tu nie ma sporu polsko-ukraińskiego, jest raczej spór polski o ocenę tych wydarzeń, przy czym ten naukowy raczej dotyczy tego, czy była to operacja bardziej zarządzona przez polskich komunistów, czy też raczej wyszła na polecenie Kremla, czy należy ją traktować bardziej jako polską, czy bardziej jako polską komunistyczną. Natomiast w ten taki publicystyczny, który wszakże no, w gruncie rzeczy jest rozstrzygnięty, dotyczy tego, czy wysiedlenia były konieczne do zwalczenia podziemia. Ja mówię, że to jest para spór, ponieważ w sposób oczywisty wysiedlenia nie były konieczne do zwalczania ukraińskiego podziemia i partyzantki, natomiast były z pewnością najłatwiejszym sposobem, najbardziej brutalnym i przez to tak chętnie przez komunistów stosowanym, bo oni stosowali taką nagą, brutalną przemoc, właściwie bez zahamowań.